Dobra. To się okaże, czy będzie dobry pomysł. Zobaczymy, jak będzie z dźwiękiem. No, z obrazem to nie powinno być problem. Dobra, witam wszystkich. Część z Was znam, część niekoniecznie. Część się tam na meetupie wypowiedziała i zapisała i powiedziała mi, czy zna Springa, czy nie zna. Część nie. Więc może zaczniemy od takiej... Takie jakieś dwa słowa, kto zna Springa, kto nie zna, kto ma doświadczenie i z jakim nastawieniem przychodzi, czego chciałby się nauczyć, co chciałby porobić. Tomek, jesteś pierwszy od drzwi, zaczynasz. Nie znam Springa, słabo znam Java, tyle o ile, głównie ze studiów. Tak, chciałbym się nauczyć podstaw, chciałbym nauczyć się im więcej, tym lepiej, może się przekwalifikuję i będę więcej zarabiał. No, okay. Jest dobry. Jacek? No, podobna sytuacja z tą kartą, ale Java nie jest moją domeną zdecydowanie. Zobaczymy. Tym bardziej Spring. Ambitny, brawo. To no, ja to robię, to samo. Wszyscy chcą zadać. Chcę coś łyknąć, prawda? Akurat się zaczęłam ostatnio douczać. Tak. Myślałem, że to jest idealna okazja, żeby coś tam łyknąć. Chociaż się osłuchać. Okej. Daniel? No ja mam podstawy, ale takie jeszcze nie wyprezentowane, więc chciałbym właśnie to bardziej przyspieszyć. Lepiej się. Michał? No podobnie, podstawy jakieś projekty miałem, ale widzę, że dobrze przekazujesz wiedzę, że to tłumaczy wszystko od podstaw, to zaraz, więc... Nie, dobrze. Właśnie do tego przyszedłem, żeby jeszcze raz zbudować to wiedzę, żeby zrozumieć wszystko od początku. Wojtek, dobrze pamiętałem, tak? Wojtek, no Springa nie znam, tam tylko teorii troszkę poczytałem, nie wiem, co by czegoś się używa i to tyle. Java to tam podstawy. Java to takie podstawy podstaw, Springa nie znam, chciałem się trochę nauczyć, coś nowego może, czy się nie wiem, coś. No, podstawy Springa znam. Chciałem filozofię bardziej poznać, jak mechanika wygląda. Nie od strony obsługowej, tylko od takiej podoszego. Wirek, przepraszam. To jest nasz Wirek. że Springa trochę znam i chciałbym się nauczyć ogólnie jak działa kod. Czyli nie to, co widzimy na zewnątrz, tam tak się wydaje, tylko jak tam tam wszystko działa, że mógł z tego będzie czego używać swojemu przejść do nas. Ja znam Springa bardzo podstawowo. Chciałbym się douczyć, żeby wierzy jeszcze w to, że kiedyś odejdę od Angulara i będę się gawą. No, generalnie chciałbym poznać mechanikę tego. No, wiesz, kto znam Springa. Nie wiem, ale reszta nie wie. Znam jakieś podstawy Springa, ale nigdy nie użyłem. Chciałbym użyć i mam nadzieję, że użyję. Też znam jakieś podstawy Springa i chciałbym sobie przypomnieć, bo nie miałem okazji, no i może trochę bardziej zgłębić. Czekaj, jeszcze mamy Sylwię, która niestety nie ma kamerki, ale zawsze może powiedzieć, co tam wie o Springu. Niestety nic nie wiem o Springu, ale ponieważ korzystałam ze Springa, które Cumulocity wypadałoby się go nauczyć. Okej. Dobra, a parę osób wspomniało, że coś tam o Springu wie. To kto wie na przykład, co to jest Bean Life Cycle w Springu i potrafi ewentualnie fazy cyklu życia Bina, jakieś callbacki tego typu rzeczy? Nie. Cykl tworzenia obiektu. No to muszę tłumaczyć z angielskiego. No, umiem tłumaczyć. No okej, dobra. Ale umiem powiedzieć, że BIM to jest obiekt, który jest zarządzany przez Springa, tworzony przez Springa. I lifecycle ma... no jest pewne metody, które można...
Po co zadaję te pytania? Zadaję te pytania, żeby dowiedzieć się de facto, ile z tego Springa kojarzycie, tak? Także nie oczekuję się, że nie oczekuję, że wszyscy będą znali odpowiedź. Tylko chcę zobaczyć to, do którego poziomu dojdziemy i aż ktoś mi też zacznie odpowiadać, tak? Ja kojarzę BIM Factory Post-Processor i BIM... No to jest następny poziom, tak? To jest część, to są takie callbacki, to jest część właśnie cyklu życia BIM-a, tak? Mogę powiedzieć. No, to bym przebawiłem jakieś coś. Chodzi o to, że jak Spring tworzy BIM-a, to można zainteresować to, żeby w trakcie tworzenia tego BIM-a, czyli tego obiektu de facto zrobić coś przed jego stworzeniem. I co nam jest potrzebne później w trakcie używania tego obiektu, zrobić coś przed jego usunięciem. Tak, to jest bardzo ogólnie. Tak, będziemy jeszcze w szczegółach mówić. Komuś się obiło coś takiego jak BIM Registry Postprocesor? Tak. BIM Definition Registry Postprocesor. Tak. To by się obiło. Znaczy, boliłem, że mam projekt jakieś na magistrady, chyba jak tam też polski preprocesory też chyba są, tak? I, ja nie mam w Polsce. Okej, okay, no i taki ten taki podstawowy, czy taki initializing bin, disposable bin, tam się postnot track adnotacje, taki stroj. Samo tylko właśnie nie trzeba bina definiować i sobie go rejestrować, tylko można. Więc tak, jaki jest mój pomysł na to wszystko? Jak, nie wiem, mam nadzieję, że większość z Was, być może wszyscy mają sklonowany sam z Feedbucketa projekcik. To jest kod, który powstał na bazie szkolenia Core Spring, na którym byłem 5 lat temu. Są pewne podobieństwa. Chociaż domena jest zmieniona i kod jest w całości mój. Każde laboratorium ma przygotowane dwa podprojekty. Jest taki podprojekt Start i podprojekt Solution. Czyli zaczynamy od projektu Start. A na koniec, żeby sprawdzić, czy mamy wyniki takie jak autor oczekiwał, że tak powiem, że będą. Możemy sobie zacząć od projektu Solution i tam jest to zadanie rozwiązane, tak? Generalnie jakichś wielkich slajdów prezentacji nie robiłem. Głównie będę starał się przekazywać wiedzę, jakąś słownie opowiadać. Raczej na bieżąco, jak będziemy przechodzili przez problemy, które są postawione w zadaniu. Jak zauważycie w instrukcjach, które są do zadań, znajdziecie linki do dokumentacji Springa po prostu, bo tak naprawdę dokumentacja Springa dla mnie jest chyba najlepszą dokumentacją do jakiegokolwiek frameworku, jaką w życiu widziałem i czytałem. Jest ona bardzo dobrze napisana moim zdaniem i tak naprawdę wszystko można tam znaleźć. W skrajnych przypadkach można to czytać niemalże jak książkę. To tutaj, ponieważ i tak dość dużo czasu mi kosztuje, że tak powiem, przygotowanie samych zadań, stwierdziłem, że nie będę przepisywał dokumentacji Springa i przerabiał ją na slajdy, to trochę szkoda mi czasu. Jak ktoś ma ochotę dorobić slajdy z tego zakresu, super, fajnie. Ja się postaram obejść bez nich. Tutaj no, trochę rozmawiałem po prostu z Wami na te tematy. I korzystając trochę po prostu z linków do dokumentacji, żeby to wszystko było precyzyjne. Pierwsze trzy laboratoria ja jej napisałem. Fajnie by było, jakby się znalazł ktoś, to będzie w stanie jakoś w jakiś sposób mnie w tym wspomóc. Jak są chodnicy, to niech się zgłaszają od razu. Ja. Okej. Okay. Tak jak wspomniałem już, to bazuje na tym szkoleniu core springowym, więc jakiś tam z tego chciałbym wyjść. Tam jest to jakoś sensownie w miarę ułożone, więc myślę, że na początek to będzie dobre, a później myślałem, że chciałbym wyjść dalej. Chciałbym wyjść do tych wszystkich nowszych rzeczy, jak Spring Data,
na przykład gdzieś może do tych Spring Social, ale też niektórych rzeczy, oczywiście do Spring Security i tak dalej, wszystko. Ja ci przerwę na chwilę. Mm-hmm. Na Kickstarterze można to sklonować tylko na kurialem? Tak, to jest Markiale. Nie, ale to jest Markiale, tak, z tego co się orientuje, to prowadził od 3 do 4. No to tak, ale to wybierasz. Wybierasz jakiego typu jest to wykład. A, jest tworzy się. Bo jak, no, Spring Integration, tak, oczywiście. Większość z tych projektów używałem. Część, jak na przykład Spring Batch, nie zdarzyło mi się jeszcze. Czy Spring Social, ale będzie szansa. I chciałbym ostatecznie, żeby jak najwięcej z tych rzeczy gdzieś tutaj się upominało. Dlaczego taką formę wybrałem, a nie jakieś takie bardziej pojedyncze? Bo uważam, że Spring jest w sposób za duży na jakieś takie mniejsze spotkania. I jest tego na tyle dużo materiału, jakby tak chciało dobrze się w tego Springa wgryźć, no to szkolenie kolspringowe, na którym ja byłem, trwało 4 dni. Pełne 4 dni. No i tam było przelecenie tak naprawdę tylko przez większą część tego klocka. Przez 4 dni. No, i tak widać, klocków jest trochę więcej. Wiadomo, że ten jest, można powiedzieć, największy i najbardziej podstawowy, ale myślę, że jeszcze przez ładnych parę tygodni będzie o tym rozmawiać i będzie dużo nowych rzeczy. Dobra, jakieś pytania na ten moment? Mamy pracę domową. Po kursie dostaniemy takie same koszulki. No nie wiem. Spróbuję do Josha napisać, no nie wiem, czy się da nam. Dobra, to co? Spróbujemy zacząć. Ktoś cyknąć światło, chociaż połowę? Na początek parę słów generalnie może o domenie problemu, który wybrałem do tych ćwiczeń. Tak, tutaj jest dużo, niestety nie ma o tym napisane, ale może ja powiem dwa słowa. Pomysł jest taki, że zapewne znacie różne takie programy, że ma się jakąś kartę lojalnościową i zbiera się na nią punkciki. Nie? Pomysł generalnie jest taki, że będzie to bardzo jakiś prosty pseudosystemik, który na podstawie numeru karty kredytowej, którą sobie zarejestrujemy w tym naszym systemie, tak, będziemy sobie zakładali konty, będziemy mogli sobie zarejestrować numer karty kredytowej i przypisać do naszego konta. I z drugiej strony będzie jakaś tam lista partnerów naszego serwisu. I w tym momencie, gdy będziemy wykonywali transakcję u jednego z naszych partnerów, no to będziemy jakiś tam dostawali payback. W zależności od tego, jaka będzie umowa z danym partnerem, jaki tam procent tego paybacku będzie u tego partnera dostępny, no to będziemy dostawali jakiś tam payback. Tak? Zaczniemy od tego, że nie będzie to robione live, tak? Partnerem i tak dalej, tylko zakładamy, że powiedzmy raz dziennie dostajemy jakiś plik i on w jakiś sposób jest czytywany do systemu i w tym pliku jest powiedzmy jest jakiś tam CSV, będzie jakaś tam lista tych transakcji, które się odbyły, tam będzie identyfikator naszego partnera, numer karty kredytowej, będzie kwota transakcji, takie podstawowe rzeczy, na bazie których będziemy w stanie określić, czy rzeczywiście ta transakcja, którą mamy zarejestrowaną tą kartę kredytową, tak, i będziemy mieli dane tego partnera, jakiś tam procent tego paybacku i na tej podstawie będziemy w stanie ewentualnie naliczać naszym użytkownikom ten cały payback. To jest mniej więcej jasne? Jakieś pytanka do tego? Dobra, więc tak.
Niestety mam tak dość niewygodnie, bo mój biedny komputer potrafi wyświetlać albo na tym monitorze, albo na tamtym, a na obu coś mu nie wychodzi. No ale postaramy się z tym przeżyć jakoś. Czyli nasz model mniej więcej wygląda tak. Mamy sobie jakieś... Widać coś? Światło chyba tutaj ostro. Chyba się tu przeszkoduje. Mamy sobie jakieś konto jakiegoś tam naszego użytkownika. Ono ma sobie jakiś numer i jakąś tam nazwę. Wiadomo, ma swoje ID, które będziemy przechowywać w bazie i potem będziemy je identyfikować. Ach, jeszcze jest taki twist wprowadzony, że zbieramy sobie te paybacki nie na jedno takie konto, tylko możemy sobie określić jakieś cele, na które zbieramy i automatycznie będzie nam się dystrybuować zgodnie z określonym procentem na te różne cele. Tak? Czyli do jednego konta może być przypisanych wiele różnych celi, które mają jakąś tam swoją nazwę, powiedzmy, i jakąś alokację, no i bieżący stan oszczędności na ten cel, że tak powiem, tak? Czyli możemy sobie zbierać, nie wiem, na nowy samochód i nowe mieszkanie, tak? To będą dwa różne cele, powiedzmy, że nowy samochód chcemy 25% sobie przeznaczać, a 75% z tych naszych przychodów z paybacku to będzie na nowe mieszkanie. Jasne? Czyli to jest z jednej strony nasz użytkownik, z drugiej strony mamy naszego partnera, tak, nazwaliśmy go sobie merchant. On ma jakiś tam, tak jak mówię, jakiś tam numer też, żebyśmy go mogli identyfikować, jakąś nazwę, no i procent tego paybacku, który przysługuje naszym użytkownikom, kiedy dokonają transakcji u naszego partnera, tak? No i to jest w większości tyle, jeżeli chodzi o model. Tu jest jeszcze taki payback confirmation, czyli przy każdej transakcji, jeśli uznamy, że nasz użytkownik jest uprawniony do tego, żeby otrzymać jakiś payback, no to zapiszemy sobie w bazie takie potwierdzenie tego, że ta transakcja została obsłużona i tutaj będziemy mieli numer naszego potwierdzenia. I na jakie konto zostało to uznane, którego użytkownika, kwota, która sumarycznie została na tego paybacku na to konto dodana, no i tutaj jest distribution, czyli na poszczególne cele, ile zostało przyznane. Chciałbym się przerwać, to takie organizacyjne pytanie. Mamy zainstalować tego Eclipse'a Springowego, tu czytać? Tak, ja może nawet się na to przesiądę, bo tam będzie można parę rzeczy pokazać. Otworzyłem tak odruchowo trochę tą ideę, ale może będzie... No zobaczymy, jak będę chciał Wam coś pokazać, to się po prostu przełączę na STS-a, bo też go mam jak coś. Tak, czyli dobra, tyle o modelu. Tu mamy jeszcze taki obiekt zakupu i to będzie reprezentacja jakby tych zestawień, które będą przychodziły w tych naszych plikach CSV, czyli każdy wiersz będzie zawierał jakąś kwotę, numer karty kredytowej, przez mocy której została wykonana transakcja, numer naszego partnera i datę wykonania transakcji. To są nasze dane. Reprezentacja naszych danych wejściowych. Tak, i mamy sobie jakiś serwis, w którym mamy zdefiniowaną taką metodę. To jest nasz główny serwis, register payback for, czyli dla danej transakcji. On ma wykonać odpowiednie działania, aby ewentualnie zarejestrować payback lub nie, tak? Czyli musi sobie odnaleźć, czy dany numer karty kredytowej jest przypisany do jakiegoś naszego
konta, tak? Czy podany numer kupca jest zarejestrowany w naszej bazie jako nasz partner, no i później pobrać odpowiednio z tego naszego, z danych naszego partnera odpowiednią liczbę o przyznanym procencie i wyliczyć wszystko, powkładać wszystkie liczby na konta i tak dalej, tak? I zwrócić nam payback confirmation, oczywiście po zapisaniu do bazy. Jak sobie zobaczycie w tym pierwszym projekcie, Springa nie ma. To jest, tak powiem, działanie umyślne. Zaczniemy od aplikacji takiej, która Springa w ogóle nie ma i będziemy po kolei dokładać i zobaczymy, że tak naprawdę jak bardzo nieinwazyjny potrafi być Spring i to powinno nam pokazać, że nie powinniśmy myśleć o Springu w taki sposób, że naginamy architekturę aplikacji pod Springa. Powinniśmy projektować nasze aplikacje niezależnie, bo Spring ma na tyle dobrą architekturę i na tyle wiele możliwości, że on nie powinien i jeśli dobrze użyty, on nie wpływa na architekturę naszej aplikacji. Czyli tutaj nie powinniśmy się jakby dostosowywać pod framework, tylko zaczynamy od pewnej aplikacji, która ma architekturę zorientowaną obiektowo i będziemy trzymać się tej architektury obiektowej i wprowadzać w to Springa. Okej. Dobra, jakieś pytania do tego momentu? Tak, wszyscy mówią, wszyscy spają. Zaraz znowu. Dobra, możemy sobie odhaczyć pierwszy punkt. Wszyscy mniej więcej znają domenę już, tak? Problemu. Idziemy dalej. Jak używać architektury warstwowej do dzielenia aplikacji na komponenty? OK, no to co ja tutaj mogę dużo opowiadać. Mamy model wydzielony, tak? Mamy warstwę dostępu do danych i mamy warstwę serwisów. Tak? I wszyscy są z tym modelem warstwowym jakoś zaznajomieni, czy jest to nowe dla kogoś? Nie wiem. Ja o co chodzi? Chodzi o to, żeby rozdzielać odpowiedzialności, tak? I grupować te odpowiedzialności w pewne warstwy. Czyli tutaj mamy warstwę modelu, która zajmuje się, której odpowiedzialnością jest przechowywanie danych domenowych. Tak, to są głównie obiekty, które, no, takie jak na przykład właśnie konto, gdzie mamy, przechowujemy numer konta, nazwę konta i tego typu rzeczy. Mamy warstwę dostępu do danych, która jest odpowiedzialna za komunikację z bazą danych. Czyli de facto ona bierze obiekty domenowe i zapisuje je w bazie danych i w drugą stronę bierze bazę danych i zwraca nam obiekty domenowe. No i mamy warstwę serwisową, która jest odpowiedzialna za biznes naszej aplikacji, czyli de facto tam powinny być umieszczone wszystkie reguły biznesowe. Tak? Nad tym wszystkim dochodzi zazwyczaj jeszcze jakaś warstwa prezentacji, której tutaj jeszcze nie mamy, ale będziemy ją dodawać. No i ta warstwa prezentacji może być w różnych technologiach. To się sprowadza do tego, że parę klas jest grupowanych w jakimś jednym pakiecie. To mogą być pakiety, ale przy większych projektach to zazwyczaj się rozszerza bardziej już na moduły nawet. Tak? Nawet podprojekty są wydzielane i w jednej warstwie znajdziemy zazwyczaj więcej niż jeden podprojekt. W większym projekcie, ale zacząć myślę, że trzeba od pakietów zawsze. Warto sobie to wydzielić, tak by zorganizować takie warstwowo. Wtedy wiemy mniej więcej, w której okolicy szukać której odpowiedzialności. Znaczy, to są też różne podejścia, tak? Bo jakbyśmy poszli w stricte BDD, to tak... Też przyszedłeś posłuchać?
Później poszliśmy w stricte DBD, to Domain Driven Development, to by to wyglądało zupełnie inaczej. No a to jest jedna z propozycji, jak sobie można organizować po prostu kolczy głowy. Okej, co my tu mamy dalej? Jak używać wstrzykiwania zależności, żeby przekazywać komponentom wszystkiego, czego potrzebują do pracy, tak? To już będzie jakby częścią ćwiczenia. Jak programować pod interfejsy i jak testować zachowanie naszej aplikacji. Może o tych testach dwa słowa. Nie wiem, kto zna jakieś fajne biblioteki do testowania? Tu używał JUnika. Może właśnie z łapkami. Tu używał Mokita albo EasyMoka. Bez JUnika? Bez JUnika. Aha, okej, okay, sorry. To co tam jeszcze jest ciekawego? Tak, chyba tak. Festa Ser, tak. Tak, to jest fajne. Bo Hamcrest to zapewne z Jimitem każdy kojarzy Hamcresta. Nie, ja nie kojarzę. Nie? Widzę, że gdzieś tam się w zależnościach znajduje ten Hamcrest, ale... No assert equals... No to tak? To Hamcrest. Okej. Co jeszcze? Google'owe catch exception. Tutaj znajdziecie wszystkie te biblioteki. Ja nie będę za bardzo tłumaczył, jakich się używam. Myślę, że nie powinno być takiej potrzeby. Zobaczycie ich wykorzystanie i to powinno Wam wystarczyć, żeby Was zbootstrapować i uruchomić do działania. Tu jest jakiś test, który później będziemy uzupełniać. Generalnie tworzymy sobie mokujemy nasze sobie zależności, bo... Co? Mokujemy... To wytłumacz. Tylko głośno sobie mikrofon słyszę, bo się nagrywa. A nie wiem, czy to od tego zacząć, jeśli chodzi o testy limitowe. W ogóle czym są testy limitowe? No to powiedzmy, na razie jakby... Mokowanie to jest takie udawanie. Tworzymy sobie obiekt, który udaje nasze account repository, po prostu. I to na razie powinno wystarczyć. Tak, żeby to nie były nule, bo polecą nam null pointer exception i tak dalej, to sobie udajemy, że sobie tworzymy jakiś obiekt, który implementuje jakiś typ. I później go będziemy wykorzystywać. Dobra, nasz bookkeeper, czyli nasz serwis, który będziemy testować, na razie jest niezainicjalizowany, to jest częścią zadania. Tutaj mamy jakieś dane wejściowe, które będziemy wrzucać. I mamy trzy takie testy, że kiedy podane w transakcji karta kredytowa nie została znaleziona w naszej bazie danych, no to powinniśmy dostać wyjątkiem, tym not found exception. Jeśli numer kupca też podany w transakcji nie został odnaleziony w bazie, to też powinniśmy dostać jakimś wyjątkiem not found exception. No i tutaj taki bardziej test pozytywny, że jeśli jednak w bazie wszystko będzie taki numer karty, taki kupiec, no to wtedy odpowiednio powinno nam się, powinniśmy dostać potwierdzenie, że na nasze konto wpłynęła taka i taka kwota i ona została rozdzielona odpowiednio, jak sobie tam ustaliliśmy, tak? To będzie nasz test, który będziemy chcieli, żeby przeszedł nam na końcu. Bo on sumuje nam tą podstawową, opisuje nam tą podstawową funkcjonalność, która tutaj jest opisana w tych kilku linijkach JavaDoka. Tam jest ona zaimplementowana jako test. No i będziemy dążyli do tego, żeby to nam zadziałało. Wszystko w porządku jest, tak? No i teraz się zaczyna część, w której ja przestaję gadać, a wy zaczynacie pisać kod. W którym miejscu? Tu macie trzy proste punkty do zaimplementowania. Komentarze pomocnicze są w samym kodzie. No i na bieżąco można zadawać najbardziej pytania.
teraz będzie zimna cisza na nagraniu, tylko będę stukanie klawisz. Wszyscy, ktoś nie ma kodu? W czym się decydujemy, to... dobra, to ja w międzyczasie odpalę STS-a i pokażę, jak to zaimportować do STS-a. O, dobra. Znaczy, będzie parę rzeczy, które chciałbym pokazać wam w STS-ie, które pozwolą zwizualizować de facto kontekst aplikacji springowy i pokazać, jak to jest ułożone. Teraz ci ja to mam. Nie tutaj, ja tutaj jestem, tu chciałem. Znaczy nie trzeba używać STS-a, nie trzeba używać Eclipse'a, można używać czegokolwiek, tak? Projekt jest nowy, więc generalnie można go uruchomić pod czymkolwiek. Ja przy okazji ewentualnie będę pokazywał parę rzeczy tutaj czysto springowych integracji takich, które są w STS-ie dostępne i które nie są de facto dostępne w żadnym innym IDE, z tego co mi wiadomo. A, to może pytanie, czy każdy kojarzy Mavena? Czy ktoś nie zna Mavena zupełnie, nie wie co to jest i... Ze słyszenia? Znam? Nie znam. Maven to jest narzędzie do budowania projektów. Żeby nie trzeba było tego robić spod twojego IDE, tylko żeby mógł to zrobić serwer jakiś Continuous Integration, na przykład Hudson czy Template i tak dalej. Żeby konfiguracja projektu była niezależna od maszyny dewelopera, żeby tam nie było żadnych zależności, żeby ona była też wersjonowana i razem z kodem źródłowym. Między innymi po to są narzędzia takie jak Maven, Gradle, AND. Czyli tak, wybieramy Existing Maven Project, wskazujemy sobie nasz katalog Spring Labs. I tu przy pierwszym uruchomieniu to pewnie potrwa dłużej. Możecie mi chłopaki zgrać tego? STS-a na ten? STS-a? No chyba tak można z potem. Można, jak masz tą samą tą. To właśnie. Może tak. Na razie nam możemy sobie rzucić tylko Common i Lab 1. Nowy solution na razie nam jest niepotrzebne. To powinno nam wystarczyć. Jedziemy. Ktoś już ma rozwiązany projekt? Nie? Jeszcze nie. Jestem przy nim.
Na projektorze zrobimy, zrobimy jeszcze. Przy tym później będziemy mogli po prostu otworzyć solution, bo to ja zrobiłem, tak i omówić. Może jeszcze dwa słowa o organizacji samego projektu, tak? No jest, mam nadzieję, dość intuicyjna, tak? Jest jakiś common, gdzie są takie rzeczy, które są no, pozadomenowe, że tak powiem, jakieś utilsy pomocnicze i tak dalej. No i każde laboratorium ma swój oddzielny katalog. Każdym jest start i solution, oczywiście zaczynamy od start. Tak? W każdym jest readme, które jest ładnie widoczne na bitbuckecie właśnie o, w ten sposób, że tu się da to ładnie czytać. No i tam są wszystkie instrukcje. A solution jest rozwiązaniem, tak? Tak. Takie mamy wątki? Tak. Ale to nie kompletnie, nie? Kompletnym. Kompletnym z testami. Bo testy musimy samemu to częściowo wypisać. Tak. Tak. I taka mała ciekawostka o inversion of control i dependency injection. Może generalnie inversion of control, no ale dobrze, ale tak naprawdę jakie aspekty tej kontroli są odwracane? Myślę, że Martin Fowler wyszedł to bardziej takiego węższego może określenia, które właśnie wymyślił dependent injection de facto, które mówi, że właśnie odwracają kontrolę nad dostarczaniem zależności frameworki inversion of control nad cyklem życia, który w dużej mierze opiera się na dostarczaniu zależności. No to jest relacja Ale to ty od kolegi z Windowsa sobie próbowałeś Eclipse'a skopiować? Tak. A ty masz Ubuntu? No to pierwsze to było trzeba się zsynchronizować, to jakie macie systemy. Tak. No. Możesz usunąć tamte. Nie, może ci pić przed. Co jest skomplikowane, to pytaj albo opowiadaj, tłumacz. Dobra. Którą wersję chcesz? Tą, która używam. Teraz używam tej. Tylko tam jest dużo rzeczy doinstalowanych. To mam konto. Ja chcę zrobić swojego. Nie wiem.
tam, którą uważam, że po co nam konto? Bo może repozytorium wykorzystujesz. A, bo użytkownik zakłada konto, do konta przypisuje karty kredytowe, tak? No. I do konta przypisane są cele, no. Tak? I z drugiej strony jest merchant, tak? Czyli nasz partner. No. No i to po co nam konto? Do konta są przypięte karty kredytowe. Karty kredytowe. Czyli merchant to jest partner, a konta to są konta klientów? Tak, tak. Uh-huh. Tak jak użytkownicy, można powiedzieć. Account to jest, reprezentuje w dużej mierze użytkownika naszego systemu, który zbiera sobie te pieniądze. No, może narysujemy ten model. No, dobra, narysujemy. To tylko tu spakujemy. Tylko 25 tysięcy plików. Chwilę potrwa. Nie, ale niedługo, SSD, więc... Kupię to robię i... lokalnie. Tak. No to... Kupić... Skąd kupić nam przylewa kasy? Tam pojemy? O to chodzi? Nie, znaczy nie jest, w tym momencie nie jest istotne, skąd ta kasa się bierze, po prostu dodaje nam się do konta. Określona kwota. Kurczę, idzie, jest jakiś gościu, który robi jakiś zakup, tak? W zakupie jest kwota, jest numer karty kredytowej jego, jest jego numerek, czas. Nie, jest numer karty kredytowej klienta, numer naszego partnera, to jest merchant number. No, czyli... Ten numer karty kredytowej, który wykonuje kurczej, a tak, merchant number to jest ten, który ma przyjść kasa. Nie. No, merchant to jest... Kupiec. To jest kupiec. Sprzedawca. Sprzedawca. Tak. Hipermarket. Tak. To jest handlarz. Stacja benzynowa. Dokładnie. To jest handlarz. No. No to jest... Kupiec to nie jest to samo, co kupujący. To jest matak. To jest jak na targu. Może dobrze, to jest kupy, ale to nie jest kupujący, no to tak, jest sprzedający. Czyli czemu sprzedający? Czemu? Co po to? No bo musimy wiedzieć. Bo musimy, kto sprzedał, komu, tak? Bo musimy, bo zależy od tego, kto sprzedał, to zależy od tego, jaką mamy z nim umowę, to może mieć różny procent feedbacku dostępny, tak, u danego partnera. Czyli kredytek number to jest komu, a merchant number to kto sprzedał. Tak. Okay. Jaka kwota i data? Kwota i data. I kwoty. Musimy, żeby ten table zrobić tak, to musimy... Musimy pobrać tego... No musimy sprawdzić, czy dla danej karty kredytowej istnieje konto, no. Tak? Wziąć sobie to konto, bo tam będziemy mieli określoną dystrybucję ewentualnie naszego paybacku. No i z drugiej strony musimy dla danego numeru kupca, tak? No. Sobie pobrać tego kupca, zobaczyć, czy on istnieje w naszym systemie. No i tam pobrać sobie procent paybacku, który przysługuje do zakupu tego kupca. Nie jest to aż takie skomplikowane, jak się wydaje. No, ci przynosi, że prowadzę, że prowadzę, że nie wiem. No, marudzisz. To jest win 8 x 8 6. To była wirtualka. I tak. Ja wchodzę na register folder. A czemu mam go w kicie? A, no to jest skrót zrobiony. I tak, jak próbuję zrobić, ale... Chyba się nawet odmontowało, co? Nie. Zobaczymy, czy się zapisało. A co jest? Nie wiem, coś tam jeszcze wyskoczyło. Nie, no też nie chodzi o model. Ja już nie skasowałem zipa jeszcze, to mogę skopiować drugi raz. Jakby był jakiś problem. Nie, 150, dawaj go z powrotem. Credit card number. Jaką kartą kredytową, a do karty kredytowej przypisane człowiek. Człowiek, no tak. No a, no dobra. A masz merchant number?
Okay. To 43 mega. Ile 800? A, nie. No nie, 800? 800 mega? Tak, że ale weź odmontuj to, że jeśli pozwoli, pozwoli, ale trzeba poczekać. Nie, przeszedł test tył. Powiem tak, mój ma diodkę, która mryga. Ja tak to masz, diodkę zgaśnie. Nie, chyba już będzie okej. Myślę, że nie. Możesz próbować, ale... Nie, no jest. No, no weź, no weź jak chcesz, to... O! Mówiłem, że będzie. Odmontowany jest. W testach silnikowych testujemy jedną klasę. Jeden unit. To się chodzi o to, żeby wszystkie inne zależności smokować, czyli określić, nie testować ich, nie testować ich, to jest ważne. No super, dwa testy ci przechodzą. I dlatego tutaj. Co? Mamy te wszystkie zależności. No, a, no to weź popraw testy, bo masz testy wypane. Tutaj ktoś jest to wstrząsł. Wiemy. I musisz te trzy kropki zamienić na... On bierze po prostu kurwa się. Płytką spację, dziękuję. Tak samo. On odmontował, ale tu jeszcze mryga. No właśnie. Tak. Bookkeeper jeszcze nie jest ten. Wy nie macie łatwa? Żaden z was nie ma? Klipsa? Ty masz Jacek? Nie, nie, on jest, tylko musisz pod kontrolą. Ale to na pierwsze zajęcie ci wystarczy zwykle. Możesz je. Aby Mailena miał. Musisz to stworzyć. Zaaplodować projekt do tego Mailena. Darek, jak przechodzą testy, to jeszcze się zastanowić nad tym, czy to myślą? Łupany wyjątek nie jest mój. No jak... To możesz pomóc innym. No to tak robię. Czyli, ta implementacja... No to tak powinno być, dalej, tak jak spodziewaliśmy. Teraz weź implementację. Jeszcze tutaj jeszcze jedno. Kontroluję to już. Wiemy to część to taki i określamy zachowanie tej metody. Tak. I ona będzie wyjątkiem. Ale my nie testujemy, czy ona okay. No, już nie mryga. To jest jego pozycja. I co? Musisz zwrócić coś, tak? Chciałbym powiedzieć, że playback calls, gdzie repozytorium powiedziało, że jest wyjątek. No i chodź na w sumie, jeżeli nam na razie niepotrzebny. No spróbuj to odpalić i zobaczyć się. Repozytorium powiedziało, że nie istnieje. Przez wyjątek. Tak overflow? Zrobioną głupotę. Tutaj musisz zrobić dokładnie to, co było wyżej. A co my razem wyciągniesz? Tak, wyciągnę. Register to jest tylko... Tylko register to jest tylko... Nie, 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 sposób. To uważa na głupotę. Którą to masz żalę? Java 1.7 jest potrzebna.
Dziękuję. Weź sobie, że zobacz, co zrobiłeś. Zobacz tą metodę. Zawsze na końcu. Musisz do serwisu odwołać. Prawdopodobnie do tego trzeciego, co nie? Ktoś ma jakieś problemy? Co to było? Mało to intuicyjne. Safe. To jest dobre. No dobra, ci to wiesz? Naprawdę, no to wszystko. Framework i kaczek. Tak. To nie jest łatwe. Zrób to na wariantu, wiesz, bo jak zrobisz to inline'em, to nie ma sobie wytrzymać. A ty nie masz Springa jeszcze, no? A tu wprowadza się inny Springa. Podstawiam Javy, a nie. To czyli oni kurczę sobie sobie jakieś podstawy. Jak już pisać, to porządnie, ale no to no możesz odpalić. A, no to kurczę, to się nauczymy innych rzeczy, nie? Tylko nie. Tam nie, jest jeszcze to i to jest nie, to test nie przejdzie. Musisz to znać, wiesz? To pewnie. Tylko, że w sumie jest starsza. Na tego. Nie rozumiem. Procent jest ustalany z wyliczki z merchanta. Też jeśli uważacie, że jest za mało, bo ja mogłem napisać za mało instrukcji, bo ja pisałem te zdania i tak dalej, tam może być za mało instrukcji. Czyli musisz to... To po prostu mówcie, tak, że na przykład w tym miejscu przydałoby się dopisać coś takiego. Musisz albo nażyć przez procent i tak dalej, tak? Który jest publiczny, więc można dopisać requesty i tak dalej. Jeszcze nie wiem, jak to działa, bo oni jeszcze tego nie używałem, ale masz tam zawsze. Więc musi być ten pierwszy raz. Kasę, którą używał klient. Natomiast merchant ustala, że jeżeli ktoś wydał 100 euro na jego konto, to on mu przydziela pewien procent tego jako payment. I teraz ten payback zapisuje do payback repozytory. Aha, ona domyślnie jest Java, która będzie używana do kompilowania do Apex, ale można zmienić. To jest ta ilość odkazy, którą dostaje na chyba klient. Jak to policzy? Czyli tyle ile wydał, razy to to... To jaki procent zostawił marczy?
czyli musisz tak naprawdę do danej kwoty obliczyć program tej kwoty. A, to ma plan, to Karol, ty chyba z rozwiązania skopiłem. No. Wcześniej czytałeś? Nie, ale to... Nie. Co? Dla mnie to było ten... Nie, bo dużo siedziałem w tych testach. Mhm. Wszystko było zupełnie tak samo. Wyglądała w serwisie, musi było być tam tą strefę, tą reporterzywę, tą monitorę i to idzie. A pan porównałeś już z rozwiązaniem, czy jeszcze, jeszcze nie patrzyłeś, po prostu mam zaimplementowany ten... Nie patrzyłem już na ten serwis. Mam zaimplementowany ten serwis. To jeszcze bym pakował, tak jak było, wiesz, mózg. To jeszcze bym pakował w kraja i wrzucał wtedy lepszym. Nie, to nie był dobry patent. To nie był? Mnóstki, nie. To nie będzie tego. Nie. Ten Darek spłonił. Co? Wybierzyliśmy sami to, co tutaj było. Nie, tam. Jest tutaj, bo... O, to jest... Nie, ale nie, nie. Ty musisz add payback zrobić na dobrej wartości. Add payback zrobić na dobrej wartości, a nie... Tak? Czego szukacie? Tutaj w tym miejscu być od razu przemnożony tak jak procent. A, to jest normalnie. Na pewno jeszcze taką informację? To jest malito. Kasa to kasa, wiesz? Ale ten, bez tego. Bez selang metody, on bierze tylko longa. A tu potrzebuje akna żywy. A to... To nie jest chyba to tak samo. Nie, nie ma metody, która bierze Bikimara, a nie bierze Ramnik Mora. Czego brakuje? Tak? Brakuje ci instrukcji. Chyba, że nie wiem, jakoś się nie dostrzega, ale wydaje mi się, że takie metody nie ma. Czyli będziesz chodził o tą randę w Mora. To ta metoda nie brakuje? No dobrze. No, tylko... Może No właśnie, jak to dostrzegasz? A nie, to jest
A, bo jeszcze... Bierz procent. A kalkulator robi dokładnie to, co ja zrobiłem tam. Tak, czyli robi te temat, obrócaj. Tylko, że nie widziałem, że tam tutaj istnieje. Jak to istnieje, to ja nie skorzystam. Wiadomo, że tak skorzystać. Jest to bardzo i tak wyliczam playback i dodaję z tego banku. I teraz przypisz to do mnie. Dobra, no to co? No to zrobimy jeszcze. To jest przypis, który dostałem. Zapisz to wyczerpać. Ale czemu to jest? Ja. Czemu to nie jest przypisem? A to jest wyliczona kwota. To jest wyliczona kwota, którą mi słowo merchant jakby ci daje, tak? Ale to ten playback to jest to samo? To nie jest kosztowane? No tak. Bo account income to jest to, jak to zostało na koncie już zaksięgowane, że tak powiem, tak? Czyli na który cel ile poszło. Nie, on nie przedstawił się. Faktura. To jest widzenie. To się nazywa payment confirmation. Nie, to jest dobrze. Ale było tak to, bo tam jest wody, nie ma. To jest konfigur. To chodzi o... Nieważne, ja jestem tam, to jest podobne. To jest ważne. Odpierdzić ten krzyku. Chodzi o to, że tworzysz... Co to jest dystrybucja? To są dystrybucje na podstawie tego, co... Obliczasz na nią z tej metody, a wydaje się do swojego konta. Mhm. To jest okej, tylko nie wiedziałem, że to dystrybucja jest symptomy, jeśli tam jest sami. Przyjąłby się Przydałby się komentarz do tej metody, co ona dokładnie robi. Przecież masz nazwę metody, co ona robi. Przeczytaj, ty, ury, ty, a...
Sek. To dobra szansa. Może jeszcze raz. Na jakiś pole. Na 10 kontrustacji i to się okaże, że masz. A i tak, tu chcemy się dawał w tej grupie z Javą 7, bo po prostu to on coś szaleje. Tak, to jest tylko jedna ty? Nie działa. Teraz się zrestartował, ale działa. To się nie działa. Bo na nim jest trochę za dużo pluginów. Ale gdzie jest ten lekcji? Bo to było na jakiejś katalogu. Oh my god. Połowa na SSS. Nie wiem, to widocznie koncepcja mi się zmieniła w trakcie. Bo. Mogło być zapisane w tym. Ale Darek chciał pokazać ci innego metody. Tak, to było ten rząd. Tak? Coś się wykupić. W tej metodzie mówisz. Musiałbyś zrobić tak. Z jakimkolwiek parametrem typu zrobić z parametrem takim samym jak podajesz z dół na film, czyli zrobić when same kompozytory ma upgrade, musiałbyś zrobić tam argument doktora i sprawdzić, czy jest wszystko w porządku. I to jest stworzenie muater, która klasę anonimową i w tym argument podporze metodę potem aserki coś sprawi i wracasz to taki jest sens tego, tak? Sylwia, a jak tam u ciebie? Rozwiązałaś już? Tak. No to super.
jest bardzo podobne to, co robią. Ja bym zmienił też. Bo mój test przeszedł i spieszył i spojrzeliśmy go za mną na rozwiązanie. I nie ruszył się. I... Czyli jeden nie zrobiłeś, tak? A do czego brakuje też? Nie sprawdzasz, czy upejtnąłem tego akonu. I tu nie zrobiłem. No dobrze, bo jest po zasadzie. Nie, no, pokój za sobą tam, gdzie A, jak buduje cały projekt, to nie śmiga, a jak buduje kawałek, to nie. Ja tak zmieniam, jak wygląda status. To tego kto robi. Właśnie to ty tam. Co ty to myślisz? Ja to? Ja zrobiłem, ale nie wiem, czasem mi się kompiluje, czy to robić nie wiesz. No mam, ale... Czyli to jest rozwiązanie. Nie wiem, co chodziło o tej zabawie. Ja nie dałem świetlenie, to może to jest... To mówię, mówię ci od razu. Ci co zrobili, teraz szukają tych, co nie zrobili i niech pomagają im zrobić. Kto nie zrobił? To chodź Łukasz do mnie. Czy pokarmił? Nie wiem, nic nie zrobiłem. Coś zrobimy, ale coś jeszcze muszę dojść, bo nie wiem dlaczego czasem nie biorę czasem. No dobra, ale pokaż w międzyczasie koledze, co zrobiłeś. Dobra, my będziemy
Tutaj jest prawie dobrze. Do accountu dodajesz pewność, ale tutaj to nie jest cała kwota, za którą został dokonany zakup, tylko musisz się spytać klienta, ile wynosi tajemnik dla transakcji. Jarek. Dlaczego mnie przetoczy test? Kurna. Mógłby zobaczyć. Implementa. Ale wiesz co, w sumie to konta jest nam wystarczy. Co? To nie jest lista, czego? Wiesz, to konta ja jest wystarczy. Wskazuję, gdzie mam zainstalowaną mapę i w jaki sposób. Tak, ja, bo tego Purchase'a wybrał swój, ten answer. Bo co nam działa? To może nie jest wspaniałe. Ona nie jest potrzebna. To jest do defa to działa. Fajnie było, że to jest do defa. 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 On prawda, że istnieje taki sam, nie po referencji, tylko czyli taki sam, jest można na kwartego. Tego update'a nie musisz wywoływać, żeby test wyszedł. Tak, czyli tutaj takiego obiektywa, który Workspacing drugi zrobi. Workspacing drugi zrobi. No więc właśnie tak jest. Albo... Poczekaj. Ja sam. Czemu ty też? Z czerwonego, ale mi się wyłącza sam po 5 minutach. A skąd się? To nie działa.
Bo ja mam integrację ze skalą jeszcze i takie inne dziwne rzeczy zainstalowane. Nie trzeba tego sprawdzać. To jest sprawdzane tutaj wyżej. Został, znaczy można by to, można by się na opartego, na opartego można sprawdzić. Ale od tym tutaj już było po prostu. Tak. Co robimy tak? Jedną linijkę tylko trzeba dodać. Jak go jakiego chcecie przerobić bardziej niż jedna linijka, to źle to robicie. No, tak myślę, to jak ty to zrobiłeś? Jak ty to zrobiłeś? Tak jak ty to zrobiłeś? Ja mam włączu, to mam nagrałem. Ja tylko też masz włączenie, ty masz ten dostęp. Instalujcie na Binsa i macie skuteczka, to będzie działać. To zagwarantować. Dobra. Nie. Czyli tak, rozwiązanie jest dość proste, tak? Najpierw... Ale nie jest takie proste, model jest złożony. A po co update właśnie? Nie potrzeba, bo test przejdzie. Tak, update nie jest potrzebny. No. Można tą linijkę pominąć tutaj, akurat w tym ćwiczeniu można tą linijkę pominąć. Ale zasadniczo później, jak będziemy mieli bazę danych, to trzeba to zrobić, żeby zapisać de facto do bazy danych, tak, że na naszym koncie przybyło na ten i na ten cel tyle i tyle pieniążków. On nie będzie śledzony ten obiekt, jakby Hibernate sobie z tym nie poradzi, trzeba nie zrobić update'a. Nie. No, Hibernate, dlaczego miałby ci sam napisać obiekt? W tym momencie nie mógłbyś pobrać obiektu z bazy, bo każdą zmianę, którą byś chciał później zrobić z tym obiektem, by ciągnął automatycznie do bazy zapisał. Klony byś musiał robić wtedy, za każdym razem. Nie, musisz mu powiedzieć, że chcesz tą zmianę zapisać do bazy, tak? Dobra. A czy masz nie to zawsze, czy mam to jaką do bazy sam? Tu nie ma Hibernate'a. Ja mówię, że później, jak będziemy mieli bazę danych, tak, to ten krok będzie konieczny, żeby zapisać do bazy danych rzeczy, które zmieniliśmy. W tym momencie wszystko jest w pamięci, więc repozytory update no nie jest konieczne. Tak? To, co jest ważne, tak, to że tak jak tam było w JavaDocu, że trzeba znaleźć to konto, tak? Trzeba znaleźć tego kupca i to chyba wszyscy w miarę szybko. Chyba największy problem był z tymi dwoma linijkami. Tak. Jest intuicyjne na przykład dla mnie, że add payback zwraca mi na account linka. No, kupiec potrafi dla zadanego konta i zadanej transakcji wyliczyć kwotę paybacku, tak? Czyli tego bonusu zadanej transakcji. To wydaje się całkiem intuicyjne, tak? Bo kupiec wie, jaką ma skonfigurowaną procent paybacku. Więc jeśli podamy mu daną transakcję i konto, to w ten sposób powinienem zwrócić. Na konto z kolei bierze sobie tą kwotę, tak, tego paybacku i dodaje jakby do siebie, tak? Czyli bierze wszystkie cele, które tam ma skonfigurowane i tak dalej. I to, co zwraca, to zwraca de facto tą deltę, czyli ten dochód, jaki został na konto wpłacony. Tak? A ten account income to jest po prostu suma ogólna, tak? No i rozłożenie na poszczególne cele. Zostaje zapisanie tego do bazy i zapisanie potwierdzenia wykonania transakcji i to jest. To było łatwiej, jakbyśmy wcześniej ogarnęli model. Znaczy model jest jakby celowo wybrany, nie taki prosty, nie wiem, sklep internetowy, który wszyscy robili tysiąc razy, tak? Jest tu parę operacji, które będziemy mogli na różne ciekawe sposoby ze Springiem jeszcze w fajny sposób zaimplementować. Dlatego jest taki, a nie inny model wybrany. Także mam nadzieję, że na tym w sumie dość prosty na przykład, jak na niego spojrzy, już znając go, będziemy mogli sporo fajnych ćwiczeń ze Springa jeszcze, ze Springiem jeszcze wykonać. Druga część jest tutaj, jest test, tak? No, test, jak już, jeszcze tutaj wracając, trzeba było dostarczyć w zależności przez konstruktor, tak? Czyli to jest Constructor Dependency Injection. Czy znasz jakieś inne sposoby wstrzykiwania zależności niż przez konstruktor? To jest Dependency Injection.
To co tutaj widzisz, to jest constructor dependent injection. Później. Tak. Patrzysz sceptycznie. Ale ja sam sceptycznie mogę. No tak, sam wstrzyknąłeś zależności. Tak, nie zrobił tego za ciebie Seymour, ale to jest dependent injection. Tak, tak. Tak? Bo w tej klasie sami to tak. Jeszcze raz. Więc chodzi o to, że ten sytuacja polega na tym, że wystarczy nam zależności jakaś klasa z zewnątrz. Nie, to jest... samo dependent injection nie mówi nam o tym, jak to jest robione. Samo dependent injection to jest właśnie to, że jest jakaś zależność danej klasy i my w jakiś sposób dostarczamy tą zależność do tej klasy. Tak? Że nie jest tak, z punktu widzenia tej klasy nie jest tak, że ona sobie robi tak i robi sobie new, tak? Nie. Ona nie zarządza cyklem życia swoich zależności, one są dostarczane. I w tym momencie to już jest dependent injection. Myślę, że to się sprowadza z strategii po prostu. Strategia. Nie, tu strategia nie ma nic do przyjęcia, nie ma nic wspólnego. Generalnie wystarczy w klasie tego dokładnie, czego potrzebujemy. Parametryzuje zachowanie klasy, tak? I tu parametryzujemy to zachowanie klasy. Znaczy tutaj nie, nie. Strategia w ogóle nie. Constructor Dependent Injection, co to tu widzimy? Jakie jest, to się jeszcze znajdzie? No jeszcze można setterem, tak? Tak, jest setter Dependent Injection i jest jeszcze? Na pole też można. No jest jeszcze na pole, tak? Na pole jest to bardziej takie znane z frameworków, bo one wtedy sobie przez refleksję dobierają się do naszych prywatnych pól. Czy ktoś potrafi powiedzieć jakieś dwa słowa zalety, wady, ewentualnie ktoś zna? Ma pomysły jakieś? Co wydaje się, jakie są różnice w ogóle, tak? Między constructor dependency injection, setter dependency injection, a field dependency injection. No, constructor dependency injection jawnie nam pokazuje, od czego zależy ta klasa, a już takie setterem albo fieldem to już najmniej nam pokazuje, to jest taka ścieżka. Setterem jeszcze widzimy, co tam jest wyszukiwane, a jak field dependency injection robimy, to już to może zależeć od wszystkiego i będzie trudno testować. I to jest najważniejsza cecha tego constructor, bo wtedy jak robimy test, to wiemy, co mamy wrzucić. Znaczy tak, field działa za wniosek przez refleksję. I na przykład, gdy jest jakiś fieldowy, to wtedy, no jak my na przykład w projekcie robiliśmy, musieliśmy kontekst ładować springowy, spring za nas te pola wypełniał i nie mogliśmy zrobić takiego testu po prostu niezależnie od kontekstu, a dzięki temu, że to jest przez konstruktor, czy ewentualnie przez setery, to możemy sobie to zrobić tylko i wyłącznie JUnitem, czy z tam Javą, bez żadnego frameworku. I jesteśmy niezależni od frameworku. Gdzieś tutaj jedną rzecz chciałem wam pokazać. To chciałem wam pokazać. Nie, to zamknij to. Oliwie Ligierkę. To jest jeden z pracowników Spring Source'a. Tak kiedyś tweeta takiego puścił. If there was one